Po drugiej stronie jest Bogdan Ferenc, szef najpoczytniejszego portalu polska-je.com na Szmaragdowej Wyspie. Dzień dobry. Owszem jest, witam państwa serdecznie i witam ciebie, Tomaszu. Ja myślałem, że powiesz po góralsku, a juści jestem. No nie, nie jestem z gór, pochodzę z centralnej Polski, także inaczej mógłbym powiedzieć, ale powiedziałem tak, jak powiedziałem. No, gdybyś coś tam powiedział z okolicy Widzewa, to nie wiem, czy to byłoby cenzuralne przed godziną 22. No tak, ja pochodzę z Retkini, także to jest ŁKS, więc no więc pewne, właśnie. Pewne takie jak... zaszłości są. To Janek Gremnicki się pewnie uśmiechnął, że takie mamy za przeszłości sportowe, bo ja to urodzony Widzew od samego początku, a ty gdzieś bliżej właśnie stadionu ŁKS-u. Natomiast rzecz chyba najważniejsza, bo z dużej chmury mały deszcz, rozpoczynamy podsumowanie wydarzeń ostatnich kilku dni, a centralną częścią tygodnia to nie tylko środa, jako środkowy dzień tygodnia, ale również to, że to był dzień świętego Patryka. Smutny dzień, bez pochodów, bez parady, bez tego gwaru, bez roja turystów, którzy przyjeżdżają ze wszystkich zakątków świata. Pochodziłem sobie po ulicach Dublina. Zbierały się te manifestacje, no mini manifestacje, chociaż napisałeś, że ruchem oporu przeciwko obostrzeniom covidowym staje się Dublin, bo rzeczywiście 16 aresztowanych. Irlandzka policja, Garda Siochana, odtrąbiła sukces, Bogdanie, twierdząc, że zakrojone na szeroką skalę, skąd my to znamy, tego typu słownictwo, przyniosły skutek i zadowolenie. Nie było zbyt wielu protestów. Ludzie się izolowali. Natomiast ci, którzy czytają między wierszami, są analitykami irlandzkiej gardy, twierdzą, że to dopiero może być początek i że z tego sukcesu nie należy się cieszyć. Albowiem są na Szmaragdowej Wyspie organizacje, też te organizacje paramilitarne, które niby zawiesiły broń, ale jednak czuwają. Stawką jest zjednoczenie Republiki Irlandii, to po pierwsze, a z drugiej strony coraz większe zdenerwowanie, wkurzenie ogółu obywateli i rezydentów na te obostrzenia, bo cóż, między wierszami też przedstawiciele irlandzkiego rządu nie są już tacy do końca przekonani, że ten 5-6 kwietnia to będzie pełne odblokowanie, czy chociażby pójście na poziom 4 czy 3, prawda? Tak, to wszystko się zgadza i tutaj zacznijmy od gardy, która oczywiście jest wręcz przeszczęśliwa, że udało jej się opanować sytuację, że nie doszło do żadnych wybryków takich, do których nie powinno dochodzić. Oczywiście udało się też według gardy zniechęcić osoby do uczestniczenia w manifestacjach z okazji Dnia Świętego Patryka, no ale nie było to tak chyba do końca, ponieważ ja tutaj obserwowałem wydarzenia w Galway. No i co się okazuje? O ile ta manifestacja, mini manifestacja tutaj w Galway także się odbyła, no to była ona niestety podyktowana tylko tym, że tacy chyba zatwardziali przeciwnicy noszenia masek i ograniczeń w niej uczestniczyli. Większość mieszkańców Galway była natomiast na Salt Hill, czyli na naszej miejskiej plaży, była też na Barnie w naszym przecudownym lesie. No i niestety prawdopodobnie pogoda pokrzyżowała plany uczestnikom tych protestów, którzy wybrali jednak swobodę, obecność na łonie przyrody, a nie przemaszerowanie z okrzykami i transparentami przez miasta. To prawda też, że taki protest, który przyniósł nam kilkanaście aresztowań, miał miejsce właśnie w Dublinie. Tam z powodu łamania przepisów i ograniczeń zostało zatrzymanych już 21 osób, jak się teraz mówi, z czego 13 postawionych jest przed sądem. No ale było na tyle spokojnie, że irlandzka prasa nawet nie wspominała o tych protestach, nie mówiła, żeby coś strasznego się działo i jednak policję chwali, która sobie jakoś tam poradziła. Sama policja stworzyła wczoraj już taką specjalną grupę złożoną z kilku osób, najwyższych przedstawicieli władz policyjnych, która opracowuje plany
a te mają być wykorzystywane, jeżeli dochodzić będzie do takich demonstracji, jak miały miejsce ostatnio. Tutaj nasza policja mówi też, że należy się na to przygotować, ponieważ grupy ekstremistyczne, zarówno ze strony prawicowej, jak i lewicowej, które są takie radykalne, mogą wykorzystywać te demonstracje do wszczynania burd, do wszczynania jakichś tam rozrób, ale jednocześnie mogą też wykorzystywać to do własnych celów. Tutaj dużo mówi się o współpracy tych grup właśnie z grupami tego typu w Irlandii Północnej, czego nasza policja irlandzka chciałaby po prostu uniknąć. Mówi się też dużo, że mogą współpracować z Nową IRA, która coraz bardziej podnosi głowę, jest coraz bardziej aktywna, szczególnie po Brexicie. I tutaj w tym kierunku idą też działania gardy, która chciałaby przed czymś takim zabezpieczyć kraj. Z całą pewnością, tak jak wspomniałeś już, nie wiadomo jak będą wyglądały wakacje, nie wiadomo jak będą wyglądały dalsze obostrzenia, bo 5 kwietnia możemy dowiedzieć się tylko i wyłącznie tego, że rząd zezwoli na uruchomienie niektórych punktów sprzedaży detalicznej i będą one działały tylko na zasadzie kup i odbierz, czyli kupować będziemy przez internet, a odbierać u drzwi sklepu. No i prawdopodobnie uruchomione zostaną niektóre budowy, bo też nie mówi się już w tym momencie o wszystkich budowach, które mogłyby być tutaj działającymi. Także 5 kwietnia może być duże zaskoczenie, a rząd zaplanował swoje posiedzenie na tydzień przed 5 kwietnia. Więc wtedy podejmowane będą decyzje, a te mają być zgodne z zaleceniami Krajowego Zespołu do Spraw Zdrowia Publicznego. Bogdan Ferenc, portal polska-ie.com. Słuchają Państwo głównego wydania Studia Dublin na antenie Radia Wnet. Budzisz się i słuchasz. No to teraz od tych protestów przeciwko obostrzeniom koronawirusowym przechodzimy do protestów związanych z tym, co dzieje się w irlandzkim rządzie. A mianowicie irlandzki rząd, co podkreślisz i co napisałeś na swoim portalu polska-ie.com, nie jest zadowolony z szybkości szczepień. Obiecywano, że 10 tysięcy szczepień to będzie taka norma tygodniowa. Natomiast okazało się, że w tej grupie docelowej 1669, no zaszczepiono w ciągu ostatnich 7 dni niespełna 5 tysięcy osób. Spowodowane jest to również tym, że AstraZeneca była w krzyżowym ogniu podejrzeń, krytykanstwa i tego typu rzeczy. No i nagle ni stąd ni zowąd okazało się, że wydano decyzję, że AstraZeneca nie jest złą szczepionką. No i cóż, irlandzki rząd jest coraz bardziej skonfundowany. Skonfundowani są również ci, którzy myśleli, że będą zaszczepieni, mają różne schorzenia i są w tej grupie preferencyjnej. No i cóż, cóż dalej? Wielkie zamieszanie, no i myślę, że także ministrowie rządu Michaela Martina nie wiedzą, co z tym fantem czynić dalej. Opóźnienia w szczepieniach obserwowane były od samego początku wprowadzenia szczepionek. Przede wszystkim brakuje tych szczepionek i to jest chyba najważniejszy problem Irlandii, ale nie tylko Irlandii, bo wszystkich państw na świecie, ponieważ firmy, które miały dostarczać je do odbiorców, nie wywiązują się ze swoich zobowiązań, a konkretnie z umów, jakie zostały podpisane. To prawda, że u nas opóźnienia, jakoś tak się rozpędziłem. Opóźnienia sięgają już 30 tysięcy osób tygodniowo, o czym powiedział na przykład Alan Kelly, szef Partii Pracy. I to nie podoba się z całą pewnością całej opozycji, która chciałaby, aby rząd nareszcie stworzył normalny, realny i prawdziwy program, który mógłby być wdrożony w Irlandii i mógłby być przede wszystkim zrealizowany. Opozycja bardzo ostro krytykuje w tym momencie partie rządowe, a zaleca im i wręcz wymaga, aby postarały się koła rządowe o to, aby tych szczepionek nie brakowało. Tutaj cały czas kierowane są słowa do premiera i wicepremiera, od których żąda się już w tym momencie, aby przyspieszyli rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie jest zmagazynowanych około 30 milionów pojedynczych dawek szczepionki AstraZeneca, a te nie są tam używane, więc
Chodzi o to, żeby stworzono możliwość zakupu przynajmniej części takich szczepionek, co rozwiązałoby sytuację w Irlandii. Oczywiście Europejska Agencja Leków, która wczoraj ponownie stwierdziła, iż szczepionka jest bezpieczna i może być używana, jest pewnym panaceum na bolączki tutaj irlandzkie, ponieważ nasz rząd, jak i zarząd służby zdrowia stwierdziły, że w najbliższym czasie ponownie rozpocznie się wdrażanie szczepień tą właśnie brytyjską szczepionką i że nie ma żadnych podstaw w tym momencie do tego, aby tej właśnie nie używać. Co prawda Europejska Agencja Leków wprowadziła pewne zastrzeżenia, że będzie ta szczepionka, czy też osoby, które zostaną nią zaszczepione, będą pod obserwacją, a na samej szczepionce będzie, znajdzie się taka informacja, że może powodować jakieś skutki uboczne, czy też będą jakieś to działania niepożądane, które mogą występować, no to według mnie no jest to takie trochę dziwne postępowanie, bo samo ostrzeżenie chyba niewiele zrobi, jeżeli faktycznie szczepionka na cokolwiek wpływa. Bogdan Ferenc, portal polska-kije.com w studiu Dublin. Zawsze piątkową porą główne wydanie naszego informacyjno-muzycznego programu ze Szmaragdowej Wyspy. Natomiast ja jeszcze trochę się poczepiam za chwilę, bo... Budzisz się i słuchasz Radio Wnet. Bogdanie, czy nie możemy zakrzyknąć tak jak to dziecko, trochę jak wyjęte z Erasma, z Rotterdamu, z pochwały głupoty, król jest nagi. Dlaczego nie mówimy wprost i bez ogródek, że te wszystkie instytucje, które nas otaczają, które wydają decyzje, a potem te decyzje przekreślają, wydając nowe decyzje, po czym znowu wracają do tych decyzji poprzednich, które były przekreślone. Dlaczego nie powiemy, że to są kolosy na glinianych nogach, które z tak zwaną wiedzą rzeczywistą albo z experią, czyli doświadczeniem, nie mają absolutnie nic wspólnego. I taki człowiek, który jest oczywiście zabagniony w tych wszystkich cyberprzestrzennych błyskotkach, w tych wszystkich komputerowych asystentach, zaczyna się zastanawiać, kiedy zadaje sobie proste sokratejskie pytania. O co tutaj chodzi? I nagle jest bardziej niż bardzo zaskoczony, że dryfujemy nie wiadomo w jakim kierunku. Masz taką świadomość, że coś w tym jest i jesteśmy w takim trochę bezwolnym chocholim tańcu, patrzące na to, co nazywa się schyłkiem europejskiej cywilizacji? O? Przede wszystkim... No właśnie nie wiadomo, jak to odbierać do końca, bo ta dezinformacja ze strony instytucji czy też samych rządów jest na poziomie dosyć wysokim. No ale tutaj ja chciałbym przyjąć tłumaczenie premiera Republiki Irlandii, Michaela Martina, który stwierdził, że my dopiero tego wszystkiego się uczymy. Do niedawna nie wiedzieliśmy nic jeszcze o wirusie SARS-CoV-2, później nie wiedzieliśmy nic o jego leczeniu, teraz niewiele wiemy jeszcze o samych szczepionkach. Nie wiemy też, jak one wpływają na osoby zaszczepione. Dlatego między innymi wprowadzane są takie, a nie inne zarządzenia, które są później zmieniane, poprawiane czy w jakiś sposób modernizowane. Oczywiście zarówno my, którzy przekazujemy te informacje, jak i państwo, którzy ich słuchacie, czytacie, chcielibyście wiedzieć od początku do końca, jak to się dzieje naprawdę, co jest prawdą, co jest przekłamaniem, a co jest niedopowiedzeniem. Drodzy państwo, my tego też nie wiemy, tak na dobrą sprawę, i musimy posługiwać się informacjami, które otrzymujemy bezpośrednio z kręgów rządowych czy od instytucji. Jeżeli otrzymujemy jednego dnia informację, że będziemy się szczepić, drugiego, że nie, że musimy nosić maseczki lub też nie, no my takie informacje przekazujemy. Jest oczywiście pewien chaos informacyjny, który nadal istnieje zarówno w Irlandii, jak i w Europie. Nie ma takiego bezpośredniego jednego człowieka odpowiedzialnego, który by to wszystko skoordynował, i to też jest jakiś problem, który należałoby chyba rozwiązać. Tak właśnie proponuje się między innymi w Irlandii, aby stworzyć stanowisko dla jednego ministra, który by właśnie koordynował wszystko od początku do końca, począwszy od kontrolowania stanu zagrożenia epidemiologicznego, poprzez zakup szczepionek, ich dystrybucję i podawanie. Myślę, że to byłoby dobre rozwiązanie i z całą pewnością pomogłoby
w opanowaniu tej chaotycznej sytuacji informacyjnej. Ciekawy jestem, jak wyjdzie plan europejski z tymi paszportami covidowymi, które są w tym momencie proponowane do wprowadzenia. Z tych informacji, które mamy od pojedynczych, poszczególnych partii tutaj w Irlandii, większość zgadza się na wprowadzenie czegoś takiego, no ale przecież mamy też głosy przeciwne, które mówią, że będzie to, no niestety, ale w pewien sposób priorytetowo traktować się pewne osoby, czyli te, które są zaszczepione. Inne z kolei mogą czuć się w jakiś sposób pokrzywdzone, że zostały zakwalifikowane do grupy, która zaszczepiona będzie na końcu i z tego powodu nie mogą wyjechać z kraju i swobodnie poruszać się po Europie. Ja powiem więcej, drogi Bogdanie. Budzisz się i słuchasz. Powiem tak, będziemy mieć do czynienia z rasizmem szczepionkowym, ergo ze szczepionkowym apartheidem, bo niektórzy będą lepsi, niektórzy będą gorsi. Natomiast nie rozumiem pewnej rzeczy. Jeżeli ci lepsi będą zaszczepieni, no to w czym przeszkoda tym, którzy się nie zaszczepią, ponieważ ci zaszczepieni będą już bezpieczni. Chyba że te szczepionki nie do końca są bezpieczne i nie do końca chronią. Nie stawiam tutaj się po stronie adwokata żadnej ze stron, tylko tak zadaję proste pytania, prawda? Bo to może być czasami zastanawiające, o co tutaj chodzi. Czy też zastanawiające jest to, może jeszcze jeden wątek tej naszej rozmowy a propos Bogdanie AstraZeneca, bo dla mnie osobiście wygląda to na to, że te dwie pierwsze firmy, które opatentowały te szczepionki, zrobiły huzia na juzia i zrobimy wszystko, aby zakrzyczeć tę inną firmę, która też sprawiła, że wyprodukowała własną szczepionkę ta firma. No i cóż, zrobimy jakieś tam historię zamieszania, a jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze, bo ja to tak odbieram, jako wojna kilku big farm, jeżeli chodzi o COVID-19 i to, co można sobie zarobić i schować się w skarbcach firmy. Może być oczywiście tak, ale może być też całkiem inaczej, ponieważ jeżeli przyjmiemy do wiadomości informację, że faktycznie szczepionka którejkolwiek z firm jest w jakiś sposób niebezpieczna czy też zagrażająca, to no dobrze, ona zostaje wycofana, czy też jej podawanie zostaje wstrzymane. Ale też zauważyłem pewną zależność, kiedy wcześniej jedna z firm miała problemy ze swoimi szczepionkami, nagle ogłosiła, że zmniejsza produkcję i będzie przestawiać linie produkcyjne. Teraz zrobiła dokładnie to samo AstraZeneca, która mówi, że przez najbliższe 30 dni będzie produkcja na niższym poziomie, więc mniej szczepionek będzie trafiało zarówno na rynek brytyjski, jak i na rynek unijny. I tutaj ta zależność pojawiła mi się całkiem niedawno i ja się zastanawiam, czy faktycznie w tym momencie nie są prowadzone prace nad przebudowaniem tej szczepionki, aby ona była bezpieczniejsza, czy żeby nie powodowała właśnie tych niepożądanych efektów. To też jest kolejny taki kamyczek do tego ogródka niepewności, czy te szczepionki faktycznie działają, czy one faktycznie są już bezpieczne, i czy nie jest to robione, ta powolna produkcja tych szczepionek nie jest robiona tylko dlatego, aby sprawdzić ich działanie i ich bezpieczeństwo. Bogdan Ferenc, panie i panowie, zawsze opowiadamy piątkową porą na początku studia Dublin o tym, co w ciągu ostatnich 7 dni wydarzyło się na Szmaragdowej Wyspie. A teraz wielki finał i słów kilka o tym niezwykłym przemówieniu prezydenta Irlandii, nie Republiki Irlandii, nie Irlandii Północnej, ale mamy jednego prezydenta i to jest jaskółka, przyczynek ku temu, że być może kiedyś Irlandia będzie jednym krajem, jedną wspólnotą, również zapisaną w stosownych dokumentach i traktatach. Natomiast Michael Daniel Higgins powiedział bardziej niż niezwykłe słowa. Niektórzy, tak jak już rozmawialiśmy sobie przed wejściem na antenę, niektórzy dopatrują się tam tych spiskowych teorii dziejów. Ja mówię wprost, już nie ma spiskowych teorii dziejów, bo Wielki Reset czy inne historie są już faktem, więc nie mówmy o spiskowych teoriach dziejów. Świat ma, zdaniem tych, którzy mają więcej do powiedzenia od innych, przestawić się na inne tory. Natomiast mnie urzekło w
tym przemówieniu, Bogdanie, odniesienia do świętego Patryka, pokazywania świętego Patryka jako pewien człowiek żywcem, święty człowiek wyjęty z moralitetu, który może być wzorem dla nas i rezydentów, i Irlandczyków w dobie tej niepewności. No, a przy okazji no, też były takie momenty, jak sam powiedziałeś, chwytające za serce. No tak, ja akurat tłumaczyłem to przemówienie prezydenta Higginsa, więc dosyć dokładnie wczytałem się w treść tego, co było powiedziane i napisane. I oczywiście z wieloma kwestiami, które poruszył pan prezydent, muszę się zgodzić i przyznać rację, że było to przemówienie bardzo dobre. Dawno takiego orędzia nie słyszałem, a przecież prezydent Michael Higgins dosyć często takie do nas kieruje, czyli do mieszkańców Irlandii, bo jest to zarówno z okazji świąt Wielkiej Nocy, czy też Bożego Narodzenia, z okazji Dnia Świętego Patryka, więc tych przemówień było już kilka w moim życiu, których wysłuchałem i to jest jednym z lepszych, a jednocześnie pokazuje drogę, jaką obrała Irlandia, aby wyjść z całej pandemii i jak możemy przystosować się później po tej właśnie do nowego życia, które będzie nami kierowało. Oczywiście, tak jak powiedziałeś, są pewne, przynajmniej w końcówce samego przemówienia, są pewne takie aspekty, które bardzo wzruszają, które mówią nam o tym, jak faktycznie powinniśmy się zachowywać albo jak źle się zachowujemy. No i to z całą pewnością polecam do przeczytania wszystkim, którzy są zainteresowani Irlandią, życiem tutaj, bo są to naprawdę bardzo mądre i bardzo wyważone słowa prezydenta Higginsa. I ja chciałbym jeszcze zwrócić się też do krytyków pana prezydenta, którzy stwierdzili, że mało było nawiązań do katolicyzmu, że sprzedał się w jakiś sposób innym wyznaniom. Myślę, że jest to przesadna interpretacja tego, co powiedział pan Higgins i z całą pewnością nie powinno się tego tak odbierać. Bogdan Ferenc, portal polska-kije.com. Dziękuję pięknie, Bogdanie, a specjalnie dla ciebie muzycznie nie zgadniesz, jakie nagranie. The Galway Girl i to ta wersja Roots, oryginalna. Nie Ed Sheeran, tylko Steve Earle, Amerykanin, który zakochał się w pewnej czarnowłosej, czarnookiej mieszkance Galway i to jest historia prawdziwa. Natomiast, no cóż, tak jak powiedziałem podczas środowego, specjalnego wydania Studia 37 International z Dublina, że no tam rozbiły się kilkasetek lat temu ta hiszpańska armada, no i jakby nie patrzeć, ci rozbitkowie pozostawili trwały ślad, przynajmniej jeżeli chodzi o zachodnie wybrzeże. Bogdan Ferenc, dziękuję pięknie i do usłyszenia, przyjacielu. Dziękuję państwu za uwagę i dziękuję tobie, Tomaszu. I dziękuję tobie.